Yeah, taking these chances. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom. A z nami Rafał Mox na KSW 61. No nie było cię tu 5 lat, więc jak emocje, bo ludzie wrócili na halę, więc na pewno się to udziela. Dzień dobry, witam przede wszystkim bardzo serdecznie. No co, no cieszę się bardzo, że jestem tutaj z wami z powrotem. Że tak powiem, wróciłem z powrotem na KSW. Z tego co pamiętam, no jak od razu miałeś możliwość, to pojawiłeś się w BT Gym i od razu wróciłeś do treningów. Nawet rozmawiałem z Bagim, mówił, że faktycznie szybko się tam zebrał. No dla mnie to normalna sprawa, ja całe życie trenuję, także no nie ma innego miejsca, gdzie bym mógł tak szybko wrócić. No więc najważniejsze pytanie, czy już jesteś po słowie z Martinem i z Maciejem? Znaczy przyjechałem ci tak naprawdę z nimi porozmawiać w sprawie dalszej współpracy. A twój klubowy kolega Tomek Romanowski, jak obstawiasz dzisiaj wynik jego pojedynku? No, oczywiście, z całym sercem za Tomkiem i wierzę, że to wygra. Mieliście okazję trochę posparować do tej walki, czy jeszcze nie wchodziłeś w taki rytm sparingowy? Tak, wskoczyłem akurat, kiedy Tomek jest naprawdę w sztosie. No naprawdę, naprawdę w sztosie, także mówię, szczerze wierzę, że wygra dzisiaj. Wszystko. No i nie stresujcie się. Wyszedłem i jestem, także spokojnie. Obserwując swoją kategorię wagową, tutaj obserwując KSW, jak oceniasz, jak to wszystko wygląda, tych wszystkich zawodników, bo przez te kilka lat tej twojej nieobecności tutaj kilka nowych twarzy doszło. Słuchajcie, naprawdę wszystko tak się rozwinęło. Naprawdę się cieszę, nie, że moi koledzy tak bardzo się rozwinęli. No, staram się już dorównać im poziomem. No i co? No. A jak oceniasz nowy klub? Bo trochę się zmieniło, siedziba Berserkerów rozrosła się dosyć mocno. Jak się trenuje w takich warunkach? Nie, no, słuchajcie, Mistrzostwo Świata, no, to co Bagi zrobił, to naprawdę jeszcze nie mogę wyjść z podziwu. Nie? Naprawdę sala z prawdziwego zdarzenia. No, nie trzeba, ja zawsze mówiłem, że nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, tu mam wszystko, a teraz jeszcze mamy naprawdę taką konkretną salę. A powiedz mi jeszcze o kategorię wagową. Chciałbym zapytać, jak kilogramy... Idą w dół, spokojnie. Jest 83,5, także z 92 zszedłem. No i leci ta waga, nie? Naprawdę dobrze się czuję. No myślę, że 77 dalej będę. No to ja muszę zapytać, czy te wszystkie sytuacje... No dobrze, ale te sytuacje, które są w tym związane, to już rozumiem, to jest zażegnany problem i jakby już jesteś z nami i czy nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Słuchajcie, to tak jak wtedy, ja tam nie poszedłem, tylko po mnie przyszli. No co... Ja robię swoje cały czas i no nie przejmuję się tam, co by tam nie było, nie? Łatwo przyzwyczaić się do KSW bez Michała Materii? Kurwa, no powiem wam szczerze, że nie. Dziwna sprawa, co no, nie? No tak. A widzisz, jako zawodnik, jako osoba, która się zna na MMA, widzisz jeszcze szansę na to, żeby oni, czyli dwie strony ze sobą się dogadały? Słuchajcie, no oczywiście, że tak. No tym bardziej, że ja tu pierwszy raz z Michałem tak naprawdę przyjechałem na KSW, nie? No mówię, tak na te pierwsze pytanie, no dziwna taka troszeczkę, że tak powiem, atmosfera tu bez Michała. Znaczy sama ta świadomość, że go tutaj nie ma, nie? A myślę, że... No, że nie można skreślać tego, że tu nie wróci. A jak patrzysz teraz swoim fachowym okiem, którzy zawodnicy KSW zasługują na uwagę twoją największą? Nie mówię tylko o twojej kategorii docelowej, wagowej, ale ogólnie. Komu ty jako fan byś kibicował, gdybyś po prostu pozostał poza KSW? No przede wszystkim jest tak, Rafał Mox. Niedawno tu się pojawił. Znam nie, no słuchajcie, ja wszystkim swoim kolegom kibicuję, no którzy to, no to... No dużo by tu wymieniać. Jasne. Rafał, do czego możemy ci życzyć? Poza tym, żeby cię szybko zobaczyć w akcji. Czekajcie na moją walkę po prostu. Do zdrowia w takim razie, czekamy. Tak czekamy. Jest, dużo zdrowia. Dziękujemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. They wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for ransom.